Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Wójcie. Jest to nasze pierwsze spotkanie poświęcone. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, jest to nasze pierwsze spotkanie poświęcone Związkowi Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, którego jest Pan przewodniczącym. I może zaczniemy od tego, żeby powie Pan kilka słów o związku. No jesteśmy największą, najliczniejszą organizacją ogólnopolską. Skupiamy ponad 650 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, czyli z obszarami wiejskimi. Przypomnę, że obszary wiejskie w Polsce zajmują 93% powierzchni naszego kraju, więc jest to zdecydowana większość. No i mieszka w niej około 40% populacji Polaków. Także czujemy pewną odpowiedzialność za te wszystkie maleńkie ojczyzny, których jest no, w sumie 1600 wiejskich i około 500 miejsko-wiejskich. Zachęcamy oczywiście, żeby należeli wszyscy, ale nie jest to obligatoryjne. No, niektórzy tak korzystają z naszych wysiłków, bo naszą główną misją związku jest to, żeby dbać o samorząd i jakość prawa, które dla niego, żeby było coraz to łaskawsze. Nie zawsze się to udaje, ale aż strach czasami pomyśleć, co by było, gdybyśmy nie czytali tych 40 do 60 ustaw czy aktów prawnych, które opiniujemy każdego dnia, każdego miesiąca na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. 40 aktów prawnych? Od 40 do 60 połowa prawa stanowionego w Polsce to jest mniej dotyczy samorządu. Oczywiście wszystkich szczebli samorządu, nie tylko samorządu gminnego. A to, że samorząd gminny właśnie po 30-leciu nie było wątpliwości, wszyscy o tym mówili jednoznacznie, jest najważniejszą instytucją publiczną, świadczącą usługi publiczne, to nikt nie ma wątpliwości, że on jest niezbędny, potrzebny i nie wyobrażamy sobie Rzeczypospolitej bez gmin. Tak, już sobie nie wyobrażamy, ale może się tak zdarzyć, że pomalutku coś tam się tu wyjmie. Tu. Tak. Proszę Pana, 650 członków, jak rozumiem, członkami są samorządy gminy wiejskie. Tak, na dodatek jeszcze my mamy taki statut, gdzie ponieważ z mocy prawa wójt reprezentuje gminę, więc u nas w związku też wójt lub osoba upoważniona przez niego reprezentuje gminę wyłącznie na walnych zgromadzeniach. A burmistrzowie gmin wiejsko? Burmistrzowie oczywiście też, tak. To jeżeli gmina jest, tylko ma obszar wiejski, to często jest burmistrz. Raczej wójtów miasta i gmin nie ma, bo musiała być siedziba na terenie wiejskim, ale jeżeli jest miasto, gmina, to na ogół siedziba jest w mieście. To jest jasne. Proszę Pana, a jeszcze proszę coś powiedzieć o tych 650 członkach związku, w tych gminach. Czy one są z jakiegoś jednego obszaru skupione, czy są rozrzucone? Nie. Jesteśmy bardzo reprezentatywnym związkiem i mamy z całej Polski członków. Nie ma takiego regionu, czy nawet chyba powiatu, gdzie, z którego by nie należał nikt. Natomiast to są bardzo różne. Od gminy najbogatszej, czyli Kleszczów, tej kopalnianej z tą największą dziurą w Europie, poprzez gminy takie, które są typowo rolnicze, daleko od szosy i bardzo słabiutkie, nie mające praktycznie żadnych własnych dochodów. Także jesteśmy rzeczywiście grupą bardzo reprezentatywną i stąd też musimy godzić no, interesy, chociaż każda grupa, jeżeli się jakaś zbierze, bo tematy bywają bardzo przekrojowe, różne. Nie wszystkie są takie, które dotyczą wszystkich. Staramy się też ich godnie reprezentować i zwracać uwagę na tym, którzy podejmują decyzje, no bo my prawa nie stanowimy. My tylko jesteśmy opiniodawcami, no, inicjujemy pewne sprawy albo po prostu podkreślamy, że to są złe rozwiązania i warto je poprawiać. Jasne. I co udaje się poprawiać? To znaczy z tych projektów, które dostajemy do opiniowania, ponad 90% nie mamy wątpliwości. To się zgadza. Natomiast no, są rzeczy nierozwiązywalne praktycznie od początku związku czy od początku odtworzenia samorządu. No, do takich na pewno należy oświata. Na pewno trzeba uporządkować opiekę społeczną, która jest taka poszatkowana i wydawanie ilości decyzji, a tu są ogromne wydatki w gminach wiejskich, szczególnie jak doszły te programy społeczne. No, zadania zlecone są wiecznymi problemami. One się jakoś tam modyfikują, ale to nie jest rozwiązanie docelowe. Ja mam wrażenie, że to ciągle jesteśmy w tej 30-letniej już rewolucji, ale nie doszliśmy jeszcze do takich jasnych zasad, które by dawały stabilność samorządom, a to jest bardzo cenna rzecz, czasami cenniejsza niż pieniądze. Bo my musimy działać bardzo długofalowo.
i każde tąpnięcia w trakcie działań, kiedy mamy przygotowane konkretne programy działania, no to jest to bardzo kłopotliwe, bo my nie mamy w przeciwieństwie do rządu możliwości wymyślenia nowych podatków czy zwiększenia ich. My mamy stawki maksymalne i raczej jeżeli już to wsłuchujemy się w nasze możliwości naszych mieszkańców, możemy je tylko co najwyżej obniżać. To jest jedyna nasza rola. Natomiast jeżeli nam ktoś w trakcie roku, tak jak to się stało w ubiegłym roku budżetowego, zabiera dochody w tych manewrach w PIT-cie, czy bardziej niedofinansowuje oświatę, jak to się stało w tym roku i czeka nas ta podwyżka wrześniowa, no jest to problem. Dla wielu gmin może by się pojawić poważny problem i próbujemy dzisiaj przeciwdziałać temu, podkreślając, że nie musimy czekać, aż się mleko rozleje i pewne gminy będą niewydolne, bo to nie od nich zależy, nie one będą temu winne, że ktoś zafundował podwyżki nauczycielom, a nie sprawdził, czy wszystkie gminy mają na to pieniądze. To jest system, mówię, on ciągle taką doraźność przypomina i nie jest na dodatek ustawowo regulowany, tylko corocznie przygotowywanym rozporządzeniem, gdzie z jednej puli malejącej subwencji mamy coraz więcej obowiązków wydawania własnych pieniędzy. Także to nawet ja to poddaję wątpliwość, czy to jest zadanie własne oświata, bo to jednak jest zadanie bardziej państwowe, tylko realizowane za pośrednictwem samorządów, więc nie powinno się tak uwzględniać, a szczególnie globalnie podawać kwoty subwencji, nie uwzględniając sytuacji poszczególnej danej jednostki. Bo globalnie może to jest, powiedzmy, niedofinansowanie jest około 6 miliardów, ale ten poziom niedofinansowania w jednym samorządzie nie sprawi kłopotu, a w drugim może być już zaburzeniem płynności. A co najważniejsze, istotą samorządu, a gminnego w szczególności, bo on do tego jest najbardziej przygotowany, jest rozwój lokalny. My zaczynaliśmy w roku 90 od niesamowitych zaniedbań w infrastrukturze komunalnej, społecznej i każdej innej, można powiedzieć, a szczególnie zaniedbane były obszary wiejskie, które no, praktycznie odżyły przez te 30 lat, mając stosunkowo niewielkie nadwyżki operacyjne. Minister finansów bardzo chętnie podkreśla nadwyżkę operacyjną brutto, ale to nie jest wskaźnik właściwy, bo tam się nie uwzględnia zaciągniętych kredytów i spłaty jego. No więc w tym momencie to jest taki obraz mylący, bo przy niewielkiej nadwyżce, a ta nadwyżka tam maksymalnie wynosi w niektórych gminach 15% budżetu i ona cały czas maleje. Rozumiem, bo to jest coraz... ta nadwyżka to są... Troszkę, przepraszam, że przerwę, ale tak dla osób mniej zorientowanych. Rozumiem, że nadwyżka to jest to, co samorząd ma do dyspozycji, żeby zrobić nowe inwestycje w gminie. Tak dobrze rozumiem? Nowe inwestycje albo własne programy, czyli na to, co mamy wpływ z radą i mieszkańcami. A. Czyli to dotyczy właśnie nadwyżki operacyjnej netto, bo mówię, my często... Jeżeli gminy wiejskie generalnie ostrożniej korzystają z kredytów niż największe metropolie szczególnie, to prawda, i raczej korzystamy z kredytów tylko w momentach, kiedy my jakieś mamy pozyskane pieniądze z zewnątrz, a brakuje nam własnych. Więc w tym momencie wymnażamy czasami tą swoją złotówkę razy dwa, razy trzy, w zależności jaki tam program się trafi, co niesamowicie przyspiesza odrabianie tych zapóźnień cywilizacyjnych w infrastrukturze, a potrzeby ciągle mamy ogromne. Ciągle. Pamiętajmy. To jak pan mówi, ciągle są potrzeby w infrastrukturze cywilizacyjnej, bo takiego słowa pan użył, to jakby pan mógł je wymienić tak. Bo jak ja znam Polskę i jadę, no to widzę wodociągi wszędzie, tak? Wodociągi prawie wszędzie, ale pamiętajmy, że wejście Polski do Unii sprawiło, że wymogi odnośnie jakości wody, no ja wiem, że jeszcze są okresy przejściowe, które się właśnie kończą, systematycznie rosną. Wiele gmin, wychodząc naprzeciw, no właśnie uwzględniając możliwości swoich mieszkańców, niekoniecznie dały radę zmodernizować te ujęcia i dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli, jak kontrolowała ilość gmin wiejskich, to była trochę przerażona, bo po pierwsze, połowa samorządów wiejskich nie ma żadnej organizacji, nie ma żadnej spółki, czyli urzędem
urzędnikami, czyli pracownikami zatrudnionymi w urzędzie, obsługuje wodociąg, czy kanalizację, czy tego typu infrastrukturę. Znaczy coś, jak jest awaria, wodociąg pęknie, rywa, to urzędnicy jadą? Znaczy nie urzędnicy, są pracownicy komunalni do bieżącego utrzymywania, zbierania pieniędzy, liczników. To są pracownicy gospodarczy zatrudnieni w urzędzie bezpośrednio, co potania trochę koszty. Natomiast jeżeli wymaga jakiejś awarii, to często jest umowa podpisana z firmą, która jest w sąsiedniej gminie albo w mieście, która w tym momencie naprawia ten wodociąg. Ale generalnie bardzo wiele gmin nie ma po prostu środków, bo i tak było podkreślane, że ta woda jest za droga, dopóki myśmy ją sami ustalali cenę. Dzisiaj mamy regulatora państwowego i wcale nie potaniała, wręcz przeciwnie, bo teraz już samorząd lokalny, mimo że jest właścicielem infrastruktury, to nie ma wpływu na cenę, bo robi to przedsiębiorstwo. No albo tam, gdzie nie ma tego przedsiębiorstwa, czyli spółki komunalnej, no to wtedy robi to rzeczywiście pracownik urzędu. Ale zatwierdza to już, taryfy zatwierdza to Wody Polskie, tenże regulator. Została sprawa tylko odpadów, nie? Ale mówił pan o jakości wody. Więc w Polsce jedna z ostatnich kontroli NIK-u pokazała, że mamy jeszcze, mimo że mamy stopień zwodociągowania wysoki, bo ponad 95%, to wymaga to szczególnie w kontekście zmian klimatycznych, osuszania klimatu i obniżania się poziomu wód gruntowych, coraz większe kłopoty z zaopatrzeniem w wodę naszych mieszkańców. Wynika to z tego, że często nie podnosiliśmy ceny wody, uwzględniając możliwości finansowe naszych mieszkańców. I dlatego dzisiaj w ramach dostosowania się do nowych wymogów co do jakości wody, bo te okresy przejściowe zbliżają się do końca, musimy inwestować w ujęcia wody. To raczej nie zapewnią nawet tam, gdzie są gospodarstwa wodne czy spółki komunalne, ponieważ poziom cen jest stosunkowo niski, a inwestycje są dość poważne. Następna sprawa to jest problem kanalizacji. Tu jest zupełnie problem. Niecałe 30% gospodarstw w obszarach wiejskich ma zagospodarowane ścieki. Czy to w postaci kanalizacji zbiorczej, czy w postaci indywidualnych oczyszczalni przyzagrodowych. Ale to jest tylko 30 parę %. Natomiast drogi publiczne, gminne, to już jest wyzwanie jeszcze na wiele lat. Proszę zwrócić uwagę, że połowa dróg publicznych w obszarach wiejskich jest albo nieutwardzona, albo do gruntownej przebudowy. Także cały ten program narodowy przebudowy i budowy dróg lokalnych po jego zakończeniu za kilka lat dopiero w połowie załatwi problem. A w międzyczasie pewnie inne drogi będą już wymagały bieżącej naprawy. W moim powiecie na przykład drogi powiatowe, to jest powiat bialski, jest stosunkowo duży, ma 1300 km dróg powiatowych, gdzie nie było przypadku, gdzie starosta pomagał gminie, raczej odwrotnie, żądał wkładu gminy, żeby budować drogę powiatową. Ta zasada pomocniczości tu jest zachwiana. To w tym momencie potrzebuje ponad 100 lat, żeby wyremontować swoje drogi. No to jest perspektywa abstrakcyjna. My tego nie damy rady, jeżeli nie będzie większego wsparcia, innego podziału tych środków, albo nawet środków unijnych, które dzisiaj były przeznaczone wyłącznie na ekspresówki, autostrady, obwodnice miast, mosty, ale nie na drogi lokalne. Także to jest temat do wyzwania. 1/3 gmin nie tak dawno nie miała żadnego przedszkola, dlatego że sposób finansowania przedszkola jest traktowany jako zadanie własne. Ta subwencja tam jest jakieś abstrakcyjnie niska i zupełnie samorządy, jak przy każdej inwestycji, muszą uwzględniać, jak każda władza publiczna na całym świecie, najpierw wybudować infrastrukturę, potem ją utrzymać. Skąd utrzymać? My dodatkowych środków sobie nie wymyślimy, bo to nam reguluje rząd i parlament nasze możliwości. I to jest taka trochę dramatyczna refleksja, dlatego dzisiaj bardzo to podkreślamy, że po 30 latach jesteśmy za młodzi jeszcze, żeby umierać jako samorząd lokalny, bo on jest niezbędnie potrzebny każdego dnia dla naszych mieszkańców. Rozumiem. Chciałem tak dla osób niezorientowanych zapytać pana, bo dużo mówimy o finansach. To może przypomnijmy o takim osobom, które są niezorientowane, jak wyglądają finanse, skąd gmina bierze pieniądze i
uporządkujmy takie pojęcia jak zadanie zlecone i zadanie własne. Tak, bo tu padło, zacznijmy od tych przedszkoli. Zadanie własne oznacza, że przedszkole nie jest dofinansowane przez rząd, tylko jest z tych pieniędzy tak zwanych własnych gminy. No to teraz... Praktycznie tak, do tego się to sprowadza. Czyli jeżeli wybudujemy przedszkole, to musimy zatrudnić pracowników przedszkola, czyli panie nauczycielki, pomoce do nauczycielki, środki czystości, woźne i tak dalej. Cała ta... Jeszcze do tego wyżywienie, prawda? Które tam, no, jedne gminy współfinansują, drugie no, w zależności w jakim tam miejscu, tu jest pewna swoboda. Natomiast jakie mamy dochody, skąd gmina bierze pieniądze? Ma dochody własne, czyli to podatek rolny, leśny, podatek od osób fizycznych, ma udziały w PIT-cie, czyli w podatkach państwowych, w CIT-cie, 40% PIT-u, ponad 40% trafia do gmin. Tu już jest to z automatu, że tak powiem, przekazywane przez urzędy skarbowe. Następnie są podatki od nieruchomości od firm. To są bardzo, bardzo ważne dochody też tam, gdzie jest jakiś przemysł, bo jednak u nas przedsiębiorcy więcej płacą, mieszkańcy są stosunkowo mało zamożni, szczególnie w obszarach wiejskich, powiedziałbym. No i to i do tego jeszcze są subwencje i dotacje, czyli to idzie bezpośrednio określonymi wzorami prosto od ministra finansów do gmin. Mówię o subwencjach, bo dotacje, no to tak jak na programach Funduszu Dróg Samorządowych, o nie musimy zabiegać. Czyli na konkretne zadanie czasami są takie programy rządowe, do których aplikujemy o środki, wzmacniając swoją złotówkę razy dwa, razy trzy, wymnażając ją, żeby przyspieszyć pewne procesy, które no, każda gmina w jakiejś swojej strategii zakłada. Także generalnie można powiedzieć, że najważniejszą sprawą jest nasz budżet stały, bo dotacje bywają, ale mogą nie być, to w zależności od koniunktury i programów, jakie są stworzone. Subwencje są, ale są niestety zmienne, czyli co roku my nie wiemy, ile dostaniemy na utrzymanie oświaty. Niestety dostajemy... Ale jak możecie nie wiedzieć, ile dostaniecie na utrzymanie oświaty? Nie, bo to zależy, jak budżet uchwalony zostanie budżet państwa i jakie wagi, a jest ich prawie 60, będzie w rozporządzeniu ministra edukacji. I co, pan... A z jednej kubki... Z tych 60 miliardów około w całym kraju no mamy podział na szkoły średnie i podstawowe. I tam się różne wagi pojawiają, a to trochę podstawowe na obszarze wiejskim. Podstawowe są w wiejskich gminach, a średnie są w powiatach, tak? Tak, ale z jednej subwencji tym wzorem się rozdziela te pieniądze. Chociaż wydaje się, że obowiązkowa oświata to jest podstawowa, no. Do średniej szkoły można iść, ale nie jest to obowiązek, prawda? Jest obowiązek do 18 lat uczenia się w Polsce, ale niekoniecznie w szkole średniej. Ja rozumiem, ale panie wójcie, czyli wójt gminy wiejskiej tak naprawdę do końca nigdy nie wie, ile dostanie pieniędzy dla swojej szkoły, tak? Dla swojej... Tak, i to jest poważny problem, bo tak naprawdę wstępna subwencja się pojawia gdzieś tam w listopadzie, ale potwierdzona jest dopiero po uchwaleniu budżetu państwa, co często następuje po nowym roku, a czasami nawet jeszcze później. Także plan budżetu, a wykonanie budżetu to są trochę różne czasami sprawy. I jesteśmy niestety, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, z każdym rokiem coraz bardziej zaskakiwani, jeżeli chodzi o poziom niedofinansowania, czyli coraz więcej środków własnych musimy wydawać. I często już jest tak, że my tak naprawdę do tej subwencji oświatowej dokładamy no, prawie że 40% środków. To, ale jak mała wiejska gmina, skąd mała wiejska gmina ma wziąć te pieniądze? Bo przecież mówiliśmy... No i tu się rodzą schody. I tu się rodzą schody, ponieważ my nie wymyślimy nowych podatków, bo nie mamy takiego prawa. Więc pierwsze to zaczynamy ograniczać inwestycje i te gminy gdzieś tam zaczynają zostawać w tyle, bo jeżeli nie inwestujemy, to i firm zaraz nie ma, bo one albo się wynoszą, albo upadają, albo no, zupełnie inaczej to zamiera trochę ten świat. I w tym momencie coraz więcej tych środków idzie na bieżące działanie. I zaczynamy się robić takimi organami świadczącymi usługi, ale już nie działania, bez działań rozwojowych. I to już jest pewien dramat, że po 30 latach
tak doskonałej koniunktury pogłębienie dysproporcji nastąpiło w Polsce, szczególnie to w gminach wiejskich widać najbardziej. I jedne gminy idą sobie do przodu, szczególnie te, które gdzieś tam mają więcej firm, czy mają kopalnie, czy są pod dużymi miastami, bo one inaczej się rozwijają. I gdzieś tam daleko od szosy zostają te gminy, które w zasadzie same na pewno nie poradzą i wymagają interwencji państwa. Dlatego Związek Gmin Wiejskich między innymi dopomina się od wielu lat, żeby powstał PAG dla wsi, PAG dla obszarów wiejskich. To samo mówimy w Komitecie Regionów w Brukseli, ponieważ to nie jest tylko specyfika Polski. My trochę naśladujemy tą Europę, a czy to w Hiszpanii, czy południowe Włochy, no, znajdziemy wiele miejsc takich w Unii Europejskiej, gdzie jest to też problem. Rozwinęły się metropolie, obszary metropolitalne, a tam ludzie zarabiają gdzieś w tych południowych Włoszech po 500 euro, wyludniają się i za następnych 20-30 lat będą to obszary do zaludniania, bo tam już nikt nie będzie chciał mieszkać. To też może być w Polsce, jeżeli nie będzie refleksji. To dotyczy też i terenów Polski Wschodniej, ale nie tylko, bo mówię zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, tam też są takie spore obszary, które, no, popegeerowskie tereny i tak dalej, które wymagają interwencji państwa i bardziej zrównoważonego czy odpowiedzialnego rozwoju. Na pewno same lokalne władze tam sobie nic nie poradzą. One muszą być wyposażone w instrumenty. A dlaczego finanse są najważniejsze? To jest człowiek gospodarki, to jest krwiobieg działalności. O czym by nie pomyśleć, o jakimkolwiek programie, to trzeba mieć pieniądze. Żeby zachęcić mieszkańców do czegokolwiek, nawet jak oni będą w tym partycypowali, to trzeba ich wesprzeć finansowo, no bo wszystko zaczyna kosztować. Jesteśmy w kapitalizmie i reguły ekonomii są bardzo twarde. Taki zwykły mieszkaniec gminy wiejskiej, to z tego, że istnieje Związek Gmin Wiejskich, to jak, co on z tego ma? To tutaj chyba wymaga to większej refleksji, czy Związek Gmin Wiejskich, czy przeciętny mieszkaniec gminy wiejskiej, nie tylko gminy wiejskiej, ma pojęcie, w jakim systemie prawnym żyje. Mam wrażenie, że nie. Ponieważ przeciętna rodzina, mieszkaniec, on się bardzo tym nie interesuje. Jego najbardziej interesuje, ile zdrożały śmieci, ile musi płacić za wodę, jaki musi płacić podatek od nieruchomości, czy inne świadczenia i co za to będzie miał. Myśmy trochę, można powiedzieć, i władze centralne, i samorządy, no sami trochę w cudzysłowie mieszkańców przyzwyczaili do tego, że to nasze zmartwienie, jak te problemy załatwić, nie obciążając bardziej mieszkańców. Ale to nie wynika z tego, że my tak powiedzmy nie bierzemy pod uwagę to, co nasi mieszkańcy mogą. My jesteśmy po prostu dzisiaj zbyt biedni. W typowej gminie wiejskiej najlepiej planują emerytury KRUS-owskie. Mówię o gminie rolniczej. Jeżeli ona wynosi 1000 zł czy 1100 z dodatkiem pielęgnacyjnym, więc w takim obszarze każdy grosz się w tej rodzinie liczy, a jeszcze często trzeba utrzymywać bezrobotne dzieci, bo i tak się zdarza. Proszę zwrócić uwagę na przykład, że w Polsce Wschodniej, mówię o tych 5 województwach w tym pasie, połowa kobiet nie pracuje i nigdy nie pracowała. Także, no, bo nie ma przedszkola, bo jest jakieś małe gospodarstwo, bo nie może się zarejestrować jako bezrobotny, bo jeżeli ma się więcej niż hektar ziemi, to już jest się rolnikiem w Polsce. To jest też ewenement definicji rolnika w Unii Europejskiej, bo na ogół rolnik to jest ten, kto ma większość dochodów z rolnictwa i znaczącą część pracy poświęca na roli, tak? No u nas definicja rolnika jest całkiem inna. Wystarczy mieć hektar i już nie ma tych świadczeń i praw rejestracji bezrobotnego, bo jesteś rolnikiem. No, a w ogóle dochód z rolnictwa nie jest dochodem. Następny ewenement Unii Europejskiej, także tutaj nie prowadzi się ksiąg rachunkowych. Także to musimy brać pod uwagę, bo znacznie łatwiej programy jakiekolwiek z udziałem władz publicznych się tworzy w zamożnych terenach. Bo jeżeli liczy się każdy grosz, no to zawsze są priorytety najważniejsze. Najpierw trzeba opłacić rachunki, te niezbędne świadczenia, trzeba przeżyć, jeszcze wykupić często lekarstwa, które są coraz droższe. No, tutaj już jest problem, żeby wymienić piec z kopciucha na inny, prawda? Już wiele osób sobie na to nie może pozwolić, a już w ogóle pomijając kwestię opieki społecznej. No moja gmina jest też przykładem, chociaż nie jest to najbiedniejsza gmina na wschodzie.
bo w ramach tego pasa A2 my się trochę odrywamy od pozostałej części tego, tej Polski Wschodniej. I proszę zwrócić uwagę, na 28 milionów budżetu, ponad 9 milionów to są wydatki, głównie kasjerskie, pieniędzy państwowych przez opiekę społeczną. To jest 1/3 budżetu. Czyli mieszkańcy wpłacają 1 000 000 zł do budżetu, a 9 milionów rozdajemy mieszkańcom pieniędzy, głównie państwowych. No to mówię o tych z tymi nowymi świadczeniami, które się pojawiły, a jeszcze niedługo to przecież mają być nowe, są zapowiedziane przynajmniej w kampanii prezydenckiej. Tak? No tak. Także to trochę nas martwi, bo ja twierdzę, że gmina jest zamożna nie wtedy, jeżeli ma, no zresztą skąd miałaby mieć pieniądze, jak ma firmy, co najwyżej może mieć trochę pieniędzy, ale wtedy, kiedy ma zamożnych mieszkańców, bo wtedy inaczej się podchodzi do życia. To co mówili Amerykanie, po pierwsze gospodarka, po drugie gospodarka i po trzecie gospodarka, bo jak będziemy zamożniejsi, inaczej będziemy patrzyli na świat. No, chciałbym pana prosić jeszcze o takie podsumowanie sytuacji związanej z pandemią w gminach wiejskich. Co się stało? Co pandemia spowodowała? Jak wpłynęła na gminy wiejskie? No przede wszystkim... Ja rozumiem, że jeszcze tego... Zauważyliśmy to w sposób... Proszę? Mówię, że ja rozumiem... Zauważyliśmy to bardzo szybko i potraktowaliśmy bardzo poważnie, bo zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest ważne, więc musieliśmy szybko pozamykać wszystkie place zabaw, świetlice, no szkoły się same zamknęły. Rodzice do dziś na przykład w wielu gminach nie dali dzieci do przedszkoli w obawie. Pamiętajmy, że 1/3 rodzin w obszarach wiejskich, przynajmniej tu w okolicy, gdzie robiliśmy rozeznanie, to są wielopokoleniowe jeszcze rodziny. Także są i dziadkowie, są i wnukowie, tak? Pod jednym dachem. Także tutaj odpowiedzialność była naszych mieszkańców spora. Zamknięte zostały świetlice, domy kultury przestały działać, głównie szyły maseczki, pomagały mieszkańcom, czy koła gospodyń, strażacy tam się angażowali, pomagali starszym, dowoziły osoby. Także wielkie zamieszanie takie się zrobiło, ale mimo wszystko ta odpowiedzialność była dużo, dużo większa. W terenach rozproszonych mam wrażenie, że to przeżyliśmy łatwiej. No i oczywiście musieliśmy zadbać o środki czystości, o środki dezynfekcyjne. No to zupełnie inaczej wygląda. Podzieliliśmy pracę w urzędach, często na zmiany, no bo całkiem urzędów nie zamykaliśmy, bo centralne to przeszły na pracę zdalną. U nas kontakt był konieczny, wydzieliliśmy strefy do kontaktu z mieszkańcami. No to powoli już od tego odchodzimy. Już nawet tych zmian wiele gmin nie robi, ale mimo wszystko no wywołało to zamieszanie, tak pojawiło. Mieliśmy kłopoty z kontaktami z mieszkańcami, bo proszę zobaczyć, Fundusz Sołecki, zebrania wiejskie, to wszystko zamarło. To wszystko zamarło i w tym momencie będziemy się uczyć od nowa. Ja się boję, że to jest dopiero niestety początek tych problemów, które się nas będą dotykały. A jak COVID i pandemia wpłynęła na możliwości inwestycyjne, czy dochody, Czy pan się myśli, że na gminy wiejskie stracą w dochodach wskutek pandemii? Ale to się jeszcze na to nałożyło kilka aspektów, bo w międzyczasie podniesienie minimalnej płacy bardzo nam wydatki bieżące podniosło, czy to w szkołach, czy to w wielu naszych instytucjach, spółkach, czy nawet tych pracownikach gospodarczych, jakie w wielu gminach pracują. Do tego obniżenie PIT-u w ubiegłym roku, czyli zabranie pewnych dochodów. Jeszcze dodatkowe różne inne rzeczy się pojawiły, no bo jeszcze wiele gmin straciło na dochodach od spółek kolejowych dzięki nowelizacji prawa, niby dostosowaniu do prawa unijnego, gdzie jakieś tam refleksje się dzieją. W każdym razie może nie sam COVID, ale już na tym etapie odczuliśmy pewien kryzys finansów w tych najsłabszych gminach w szczególności, bo one nie mają tej nadwyżki netto. W związku z tym pierwsze to zaczęły ograniczać inwestycje, żeby przetrwać. To jest takie naturalne działanie. No, firmy się dopytują, przychodzą do wielu gmin i pytają, no dlaczego nic nie robicie? No, bo dzisiaj jesteśmy niepewni jutra. Mało tego, wiele osób zwraca się, nawet i rolników, bo nie dostali suszowego za ubiegły rok. Drobne zakłady pracy. Drobne zakłady pracy mówią, że nie wiedzą, czy przetrwają, więc w związku z tym odłożyliśmy im często płacenie podatków. Nie wiemy, czy zapłacą za tych kilka miesięcy, bo wcale ta sytuacja nie musi się poprawić.
Więc ja myślę, że my się bardzo rozsądnie zachowujemy i dlatego podkreślamy, że wszystkie te tarcze, które w zasadzie nam, mówię o nowym prawie związanych z pandemią, które raczył nasz parlament uchwalić i jeszcze dalej proceduje, niewiele pomagają gminom wiejskim, bo tam w zasadzie oprócz możliwości zadłużania się i nie wliczania tego do długu, nie ma konkretnych środków na przeciwdziałanie temu, co się u nas zaczęło dziać. I tu się zgadzamy z panem premierem, że w takich sytuacjach inwestycje publiczne powinny nakręcić koniunkturę, żeby z tego próbować wychodzić. Stąd też nasza propozycja tego bonu inwestycyjnego dla obszarami wiejskimi. Troszkę proszę powiedzieć o tym bonie inwestycyjnym. Na czym to ma polegać? Zaproponowaliśmy, bo dzisiaj akurat Ministerstwo Rozwoju się tym zajmuje, panie Emilewicz, więc byliśmy na rozmowach u pana ministra Nowickiego i przedstawiliśmy tą propozycję, żeby poważnie rozważyć, jak pomóc tym gminom z obszarami wiejskimi, które gdzieś ciągle były zapominane, bo mam wrażenie, że politycy bardziej się zajmują w 90% metropoliami i miastami, a gdzieś zapominają o tych ogromnych połaciach naszego kraju. W miastach są głosy, wie pan. No, my musimy bronić interesów obszarów wiejskich, bo one są zaniedbane. I zaproponowaliśmy dla obszarów wiejskich, żeby przeznaczyć dla każdej gminy, która ma obszar wiejski, czy to wiejska, czy miejsko-wiejska, najprostszy sposób. 1 000 000 zł plus nazwaliśmy. Teraz jest moda na te plusy, proszę bardzo, które były przeznaczone wyłącznie na inwestycje albo na wkład do inwestycji do innych programów. Żeby nasze przedsiębiorstwa odżyły, żebyśmy mogli wrócić do tego drobnego choćby inwestowania, bo z tych maleńkich cegiełek to się składa cały ten efekt, który po 30-leciu jednak mimo wszystko zmieniło oblicze nawet i polskiej wsi. Życzliwie zostało przyjęte. Ja się bardzo cieszę, że to żyje teraz w programie chyba aktualnego pana prezydenta, bo ten element bonu zauważyłem. Troszkę zmodyfikowany, bo tam on nie ma być 1 000 000+, tylko od 500 000 do 4 000 000 w zależności od gminy wiejskiej, od gminy jaka ona będzie i ma dotyczyć wszystkich. My się oczywiście nie obrażamy, jak dostaną miasta, tylko to jakby nie nasz interes w tym względzie, bo i tak wygrywają. A po drugie w miastach, jeżeli minie pandemia i odżyją firmy, to jest szansa na odzyskanie, przywrócenie tych dochodów. A u nas raczej to jest mało realne, prawda? Bo tych firm mamy niewiele i tych podatników też nie za dużo. Dlatego też dobrze, że temat żyje. Zostało to w miarę życzliwie przyjęte. Niech sobie przypisuje kto chce, byle to było. To jest najważniejsze, żeby ten efekt był w postaci próbowania wyjścia z tego. Jeżeli się nie będzie to pogłębiało, chociaż ja mam tu dużo obaw, patrząc co się dzieje w Chinach znowu, bo jakieś część, niektóre dzielnice Pekinu już są znowu zamykane, znowu ludzie muszą mieszkać w domach, że u nas to się co u nas dzieje na Śląsku, to co nawet sąsiedniej Białorusi, która lekceważyła na początku, a w tej chwili jest poważny tam problem, to już z kontaktów sąsiedzkich wiem. Także ten problem jeszcze, myślę, nie minął całkiem, żeśmy mogli powiedzieć, że już wychodzimy. Boimy się tego bardzo. No i pamiętajmy, że to zawsze jest tak, że przy każdym kryzysie najsłabsi najbardziej go odczuwają. No tu niestety najwięcej jest gmin wiejskich. I tu wspomniał tak pan takie słowo, rzucił dysproporcje. Tak? I to jest tak, że z tego, co pan mówi, podsumowując, to najbardziej będą dotknięte te najsłabsze gminy, które w związku z tym nie będą miały pieniędzy na żadne inwestycje, w związku z tym będą dysproporcje będą się powiększać. Cały czas się przez 30 lat te dysproporcje się pogłębiają. Dochody własne gmin zaczynają się od 500 zł w gminach najbiedniejszych wiejskich. Mam powiedzieć, kilkaset złotych? Tak, tak. 500 zł na mieszkańca oczywiście, tak. Na mieszkańca, a ilość mieszkańców, no to średniej nawet chyba nie mamy 5 000, to jest już cały czas spada, bo jednak migracja wewnętrzna, wyjazdy zagraniczne, bez powrotów i tak dalej. I to tereny najbiedniejsze, najwięcej tracą ludzie, demografia jest tu największym problemem, a nie ma młodzieży, nie ma dzieci w szkołach, trzeba zamykać szkoły. No i cały ten łańcuszek. Także od 500 zł na mieszkańca do 31 000 na mieszkańca w najbogatszej gminie Kleszczew, która jest też naszym członkiem. Także to jest
niebo a ziemia. To jest zupełnie coś takiego, jakby, nie wiem, miliardera z Ameryki porównywać z tym bezrobotnym spod marketu, który tam w pudełku śpi. Dobrze, a jak przebiegają przygotowania do wyborów w gminach? Już wszystko jest jasne w tej chwili, czy gminy sobie radzą? Robimy to rzeczywiście, jak możemy, najlepiej na wariackich papierach. Tempo przygotowań prac, no to jest jakiś koszmar. Myśmy wczoraj mieli bardzo poważne spotkanie, odwiedził nas wojewoda w związku z Nowym Szlakiem Jedwabnym. Ja zapowiedziałem wizytę z zastępcą. On nie mógł się wyrwać nawet na te 2 czy 3 godziny, ponieważ no, trzeba te komisje przygotować, które się dopiero tworzą, trzeba przygotować środki czystości, które na początku mieliśmy kupować, teraz będzie nam, nie wiem, ktoś przywoził, bo chyba centralne zakupy są lepsze dla jakichś powodów, chociaż teraz już nie brakuje ani maseczek do kupienia, ani środków dezynfekcji, no ale to się cały czas coś tam zmienia. No, chcemy to zrobić, żeby było jak najbezpieczniej, bo to chodzi o naszych mieszkańców. No. Dzisiaj już nie mamy tych wątpliwości prawnych, więc trzeba to zrobić najlepiej, jak potrafimy, a bez samorządu gminnego ci komisarze nic nie zrobią. Oni tutaj przychodzą tylko, nie wiem, jako nawet nie, trudno mówić o nadzorcach, no bo de facto dostęp do wszelkich dokumentów, przygotowanych list mają wyłącznie urzędnicy. Wiadomo, że określone przepisy prawne nie pozwalają tego w jakikolwiek sposób udostępniać komukolwiek na zewnątrz. Zadam pytanie, które nie dotyczy Związków Gmin Wiejskich, ale pan wywołał, bo wspomniał pan o szlaku jedwabnym, proszę pana, i czy jak pan widzi na co dzień działanie szlaku jedwabnego, czy to jest widoczne już w tej chwili, czy jeżdżą te pociągi? Jeżdżą. My dzisiaj oprócz tego węgla, którego mam wrażenie czasami mamy więcej niż w Katowicach, przynajmniej go widać, rosyjskiego węgla, tak. Gdzieś tam on tutaj, takie jakieś hałdy pod niebo się pojawiają, szczególnie przed sezonem. Nie wiem, na razie taka koniunktura. Ten węgiel jest. Teraz rzeczywiście widać tych kontenerów z Chin niesamowitą ilość. Można powiedzieć, że firmy, które działają przy szlaku kolejowym na razie, bo szlak jedwabny to jest i szlak drogowy. Tak. Także Rosjanie, widziałem w Irkucku kilka lat temu, Rosjanie budują drugą nitkę kolei transsyberyjskiej, także tam tych ruch pociągów jest niesamowity. Jeden za drugim jedzie, to się coś dzieje. Jeżeli chodzi o pas lądowy, czyli tę przyszłą autostradę, która już wreszcie dotrze za ileś tam lat do granicy w Terespolu, tak? Przygotowana jest modernizacja Maaszewicz. Już 3 lata trwa, bo u kolejarzy trochę inaczej czas płynie, no ale jest realna szansa. Nie no, proszę się nie uśmiechać, gdybyśmy my... Tak, u kolejarzy czas płynie inaczej, proszę pana, no pociąg ma... Gdybyśmy my działali w samorządzie... Przed wojną czas kolejarzy, to można było zegary regulować. Tak. Ale to czas płynie inaczej, ma pan rację. No. Dzisiaj gdybyśmy my działali tak jak na kolei, to chyba jeszcze wodociągu byśmy nie skończyli. A już wybudowaliśmy i kanalizację, i drogi, i szkołę, i przedszkole, dwa i jeszcze parę innych rzeczy. Także tam troszkę to inaczej wygląda. No ja wiem, to są ogromne inwestycje. Dobrze, że dotarliśmy, bo szlak jedwabny i Chińczycy dla nas tutaj na wschodzie, no, a szczególnie w tym mikroregionie terespolskim, jest ogromną szansą. Najpierw zaczęła się dyskusja, że jak było spotkanie w Lublinie, to chcieli szlak przez Lublin, jak gdzieś tam w Przemyślu, to przez Przemyśl, jak w Białymstoku, to przez Białystok. Wszyscy z tego chcieli coś mieć. Chińczycy to wszystko pooglądali, parę lat przyjeżdżali, no wszyscy proponowali partnerstwo, chociaż 6-tysięczna gmina i 5-milionowe miasto plus, bo to takie prowincje albo miasta przyjeżdżały, zapowiedzieli parę lat wstecz, że co 2 lata chcą podwajać liczbę kontenerów. Dzisiaj drogą lądową do Europy dociera zaledwie 0,5% towarów, jakie Chińczycy dostarczają do Europy. Reszta to wszystko jest statkami. Ale statek to jest 6 tygodni albo i dłużej. Ja pamiętam, jak pierwszy pociąg chiński przyjechał do Maaszewicz i ten szef firmy logistycznej chińskiej, który potem jeszcze kilka razy go widziałem, nawet jeszcze i w Maaszewiczach, a potem i na targach w Pekinie, bardzo zabawnie powiedział, bo pociąg dojechał w ciągu 8 dni z Chin do Maaszewicz, od Chin do Maaszewicz, bo jak od granicy japońskiej to jeszcze tam potrzebuje ze 2-3 dni.
I w tym momencie on powiedział, że wreszcie najnowsze modele smartfonów dotrą do Europejczyków, bo zanim dopłynęli, to oni mieli już nowszy. Dzisiaj mamy tych towarów więcej. To są bardzo drogie towary, bo na pociągi się przerzuca te droższe towary, czy smartfony, czy laptopy, czy komputery. Także to, że szlak jedwabny jest szansą i dla nas, i dla Polski, nie ulega wątpliwości. Dlatego cieszę się, że udało nam się przekonać Ministerstwo Infrastruktury do modernizacji pierwszej od 70 lat portu w Maszewiczach. Port w Maszewiczach to jest 200 kilometrów torów na 300 hektarach. To jest plątanina torów szerokich i normalnych, budowany kiedyś w czasach zimnej wojny jako port militarny. Tam miały być czołgi przerzucane na Berlin w tych lasach, bo on jest tak porozpraszany na terenie trzech gmin. Więc modernizacja ma sprawić, że z tych 12 składów na dobę, teraz już 14 nawet się pojawiło, bo to rzeczywiście kontenery się szybciej przerzuca, ma być 5 razy tyle. Więc jest to ogromne wyzwanie. No tyle, że kolej dba o tory, a trzeba zadbać jeszcze o drogi, o połączenie z autostradą. Stąd też fajnie, że przyjechał pan wojewoda, ale no, bardzo nas nie pocieszył, bo powiedział, że wojewoda ma może mniej niż wójt. No. A tutaj trzeba koordynacji działań. My mamy 80 administracji specjalnych w naszym kraju. I były służby granicznej, celnej, straży granicznej i zarząd przejść drogowych, czyli służba wojewody na przejściach. No i dzisiaj no, wymieniliśmy się poglądami, że brak koordynatora, a my mamy wiele przykładów takich prowizorek, gdzie się wybudowało, nie wiem, terminal fitosanitarny przy kolei, ale zapomniano o drodze dojazdowej i droga jest zakładowa, posypywana kamieniami. No jak to wygląda? I teraz to samo. Autostrada będzie dzieliła dwa szlaki już nie europejskie, czy paneuropejskie, ale euroazjatyckie, czyli pas autostrady A2 i E20 kolejowy. 4 kilometry, w mojej gminie one są tak blisko siebie, gdzie ostatni węzeł autostrady A2 będzie. I dzisiaj od 3 lat, łącznie z prezesem jednej z wnuczek Cargo, bo to jakaś tam spółeczka ma się tym zajmować, stworzona przez Cargo, jest bezradna, bo jej zadaniem jest budowanie torów. A gmina przy 4-miliardowej inwestycji z budżetem 20 paru milionów, no nie jest partnerem, żeby rozwiązać problemy dojazdowych dróg do autostrady. A znamy takie przypadki w Polsce, gdzie budowano autostradę, zniszczono wszystkie drogi lokalne i potem kto ma to zrobić i odbudować. Nie? A Polska to jeszcze... Te drogi, niszczenie dróg lokalnych i w ogóle pierwsze Polskę, to według zamierzeń Centralnego Projektu Komunikacyjnego, to jeszcze czeka, wie pan, jeszcze straszliwe, że tak powiem, zamieszanie. To jest marzenie. Tak, ale ja mam takich we wsi sąsiadów, którzy budowali dom, widziałem tych ludzi, jak budowali ten dom przez lata własnymi niemal rękami, już mają i nagle się okazuje, że tam przez ich dom ma przechodzić, wie pan, obwodnica, która ma być połączeniem z Baranowem, tak? Z parkiem. Ale panie prezesie, to jest jedna z w moim przekonaniu z ogromnych wad albo no, błędów, które popełniamy w Polsce i tutaj samorząd też nie stanął na wysokości zadania. Może to wynika rzeczywiście z dziurawej ustawy. Takiego bałaganu urbanistycznego nigdzie nie widać w Europie, jak jest w Polsce, bo każdy buduje dom tam, gdzie ma kawałek działki. Tu chałupka, tam chałupka, tam chałupka i gdzieś tam chałupka. Nie ma zwartej miejscowości i dlatego nie współczynnik G, dochodu na mieszkańca, jest tutaj największym problemem, a gęstość zaludnienia to jest kluczowa sprawa. Ponieważ jeżeli, mówię, przeciętna gmina tu na wschodzie ma kilka tysięcy mieszkańców, 7 to chyba się tu nie zdarzy, może podmiejskie. I teraz 1/3 terytorium Warszawy, to proszę zwrócić uwagę, ile kilometrów dróg potrzeba, żeby dojechać do miejscowości, a jeszcze są miejscowości kolonijne albo pojedyncze chałupki pod Blaskiem, bo ktoś kiedyś tak się wybudował. I dzisiaj po tych 30 latach mam wrażenie, że bardzo mało gmin zrobiło coś, o co my bardzo tutaj walczymy i pewne sukcesy mamy, żeby skupić zabudowę. Bo tylu rolników nie będzie, że każdy był rolnikiem docelowym. Za następnych 20-30 lat będzie po kilku rolników, którzy tym nowym, nowoczesnym sprzętem, dużo wydajniejszym i sprawniejszym, obrobią wszystkie te połacie, które trzeba będzie scalić.
To oczywiście na razie utrudniają te dopłaty, które są bardziej dopłatami socjalnymi, mówię o dopłatach obszarowych, ale to może za jakiś czas pewnie, bo już coraz częściej się o tym mówi, że może jeszcze nie ta perspektywa finansowa, ale kolejna będą to dopłaty do produkcji, a wtedy to już za własność się nie będzie dostawało pieniędzy, więc ta komasacja w cudzysłowie pójdzie szybciej, bo takich gospodarstw Lubelskie jest jedną z najbardziej rolniczych województw w Polsce, prawda? I mało tego, słynie z tego, że większość mieszkańców mieszka na obszarach wiejskich. Chyba jedyne nawet. I proszę zwrócić uwagę, średnie gospodarstwo rolne wynosi 6 hektarów. No, i to są typowe uprawy. Jak ktoś by miał 6 hektarów pod szkłem, to ja rozumiem, że będzie dobrze żył, ale nie 6 hektarów uprawy żyta. Chyba żyje dzisiaj, chyba żeby dobrze. Wróćmy jeszcze do początku, czyli do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej, czyli rozumiem, że te wszystkie problemy, o których mówiliśmy, tak, czyli ten bon inwestycyjny, tak, następnie... I oświata. Oświata, że to są te główne problemy, które z tymi związek... Na dziś. To są główne problemy na dziś, bo będziemy mieli kłopoty. Tak. No i nie chcemy, żeby się mleko rozlało, gminy przestały móc wypłacać podwyżki, bo nie będzie ich stać, i wtedy będziemy się wzajemnie mówić, że to jest tam gmina winna, czy brak dobrych regulacji prawnych. Tak. A no i trzeci problem, no co rozumiem, dla wielu gmin to jest kwestia zatrzymania rozwoju w ogóle, tak? Bo nie będzie pieniędzy. Tak, tak. No i te słynne odpady. I te słynne odpady. Właśnie, to jeszcze tak na koniec zapytam pana jeszcze raz o takie wyjaśnienie dla wszystkich takich mieszkańców, którzy mówią znowu ten. Ta gmina mi podwyższyła te odpady. Tutaj prezydent, bardzo ważna osoba, też mówi wina samorządu, że tyle te odpady kosztują, tak? No, więc co wy robicie, że tak? Dlaczego podnosicie tak te ceny, panie wójcie? To jest następna, można powiedzieć, parodia zadania własnego po oświacie i opiece społecznej, gdzie jesteśmy kasjerami i mamy prawo dopłacać. Tutaj jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ i w tym zakresie prawo jest bardzo przeregulowane. My nie mamy żadnego, można powiedzieć, pola manewru. Znaczy musicie wyznaczyć. Zadanie polega na tym, że my musimy zgadnąć, za ile firma stanie do przetargu. Tak. Bo jest obowiązkowy przetarg, czyli musimy znaleźć tą cenę, jakieś rozeznanie rynku, a pamiętajmy, połowa gmin wiejskich nie ma żadnej swojej firmy komunalnej, więc jest, no, musi wynająć. Szuka na rynku, a to jest bardzo czasami skomplikowane. Czyli teraz tak, musimy zgadnąć opłatę, bo musimy ustalić cenę, mieć zabezpieczone pieniądze w budżecie, czy one wystarczą, żeby te odpady zostały zabrane od naszych mieszkańców. Druga rzecz, gdzie je wozimy? 30% instalacji jest prywatnych całkiem. Reszta są to najczęściej dużych miast, rzadko gdzie są związki międzygminne. Także nie mamy wpływu zupełnie na instalacje. Dawny Rypok, dzisiaj instalacja regionalna. Ile tam będzie przyjmowane na bramie? No i teraz tak, musimy zgadnąć cenę, uchwalić z radnymi, na bazie doświadczeń, ogłosić przetarg, oddać te wszystkie pieniądze i teraz znowu w jednym regionie regionalne izby obrachunkowe dopuszczają możliwość dopłacenia z budżetu do tego zadania, drugie już mówią, że zanieczyszczający płaci, nie wolno. W zależności od regionu, u nas akurat Lubelska Izba Regionalna mówi, absolutnie nie mamy prawa dopłacać z budżetu, bo po co dopłacać przez wszystkich do wszystkich. No i ja to rozumiem, to powinien płacić zanieczyszczający. I teraz tak, często w ciągu roku raz albo dwa drożeje nam na bramie ilość, koszt oddania odpadu do Rypoku, a w zasadzie tam wszystko oddajemy. My zbieramy powiedzmy 2 ciężarówki odpadów rocznie, ale firma musi mieć 5 ciężarówek, więc nie możemy sobie kupić ciężarówki, zatrudnić kierowcy, żeby było taniej, tylko musi być to firma ponadgminna, tak? Więc często jest tak, się ratujemy, że jeżeli jedna gmina ma firmę, to obsługuje też kolegów po sąsiedzku. Bo my, to jest druga rzecz, która może do końca się nie udała, jeżeli chodzi o współpracę między samorządami, bo to jest trochę bardziej konkurujemy, jak współpracujemy, a powinniśmy coraz bardziej współpracować. No i dochodzi rzecz ostateczna, że
W tym zadaniu własnym, jeżeli źle wysegregowane będą odpady w RIPOK-u, czyli w instalacji regionalnej, to w tym momencie gmina ma płacić kary za to, że oni źle wysegregowali, bo tam wszystko zawieźliśmy. No tak. Oczywiście wysegregowane u źródeł. Więc przy regulacji, gdzie ponad 70% zadanie jest wyregulowane ustawowo, nie mamy żadnego ruchu. Musicie płacić za to. W zasadzie muszą płacić nasi mieszkańcy, a my musimy mieć tą wredną rolę ustalenia tej ceny, żeby wystarczyło wszystkim, spółce, która wywiezie i tym, którzy to wysegregują. Natomiast ciąg dalszy jest jeszcze ciekawszy, ponieważ dlaczego ceny odpadów rosną w RIPOK-u? Ponieważ oni je dosegregowują, no część wykorzystują biogazowni, jeżeli tam jakieś dotrą odpady, które się tam nadają. Część trafia na wysypisko, gdzie cały czas rosną opłaty za składowanie, bo one doszły już do poziomu unijnego. I to też pan prezydent podpisywał, że te opłaty takie muszą być. Mówię, więc na to nie mamy żadnego wpływu, a mają kłopot z innymi frakcjami. Uzbierane są setki ton w Polsce plastikowych odpadów, tych PET-ów tak zwanych. I nie wiadomo, co dalej zrobić, bo nie ma firm, które przetwarzają. Za każdym dostarczaniem frakcja do spalenia, u nas do cementowni Chełm, w miastach są spalarnie, za każda dostawa jest droższa, bo tego jest za dużo, po prostu mamy za mało spalarni. Więc nie można składować dłużej niż 3 lata. Te 3 lata już minęły i co mają robić dalej ci, którzy je odebrali? My po tylu latach przygotowywania się do tego, bardzo późno te prawo wprowadziliśmy, bo można było dużo, dużo wcześniej, tuż po 2004 roku, a nie dopiero parę lat temu. Tak samo jak dzisiaj, nie wiem dlaczego zwlekamy, żeby producenci, czyli ci, którzy wprowadzają na rynek te opakowania w szczególności, partycypowali w tych kosztach. Przerzucamy to wszystko na mieszkańców. I proszę zwrócić uwagę, dzisiaj można sobie kupić czeskie piwo w markecie. Na przykład jedne czy drugie, żeby nie reklamować. I ta butelka jest bezzwrotna. Wiem. Przecież to jest absurd. No piękne zielone szkło. I takich przykładów dużo. W żadnym wiejskim sklepiku nikt nie przyjmie na wymianę, tylko na wymianę butelki. Nie chce jej w ogóle, bo potem ma z nią kłopot. I my potem robimy te worki, wozimy te tony szkła do miasta. Bo tak to wygląda, że dzisiaj RIPOK-i są przy miastach, więc wszystkie śmieci ze wsi wozimy do miasta. Coś się zmieniło. A ja pamiętam od początku, panie prezesie. Na początku wysypisko było za każdą wsią na wspólnocie. To jest za stały czas w roku 90. Potem nas przymuszono karami do tego, żeby budować gminne wysypiska. Niektórzy trochę się spóźnili, to więc zanim zaczęli je zapełniać, to już trzeba było je zamykać, bo powstały RIPOK-i. No, jeżeli będziemy robić te wieczne reformy, no to coś chyba nie będzie tak, bo to wszystko kosztuje. To tak samo jak z reformami w oświacie. Jeszcze niektórzy spłacają kredyty za gimnazja, których już nie ma. No nic, bardzo panu dziękuję. To było nasze pierwsze spotkanie, także rozumiem, że będziemy kontynuować więcej nasz cykl o pracach Związków Gmin Wiejskich i tłumaczeniu pewnych problemów, jakie mają samorządowcy i samorządy wiejskie. No, będziemy tłumaczyć mieszkańcom i Polakom, na czym to wszystko polega. Także się już dziękuję, możemy... pozdrawiam fundację, pozdrawiam kolegów. Również. Nie damy się, myślę, że będzie jeszcze przepięknie. Jeszcze tak, nie damy się tak. Do zobaczenia w takim razie. Do miłego, do widzenia.